Aż 4620 zł za monetę Adam Mickiewicz. Moneta bardzo popularna, praktycznie znana przez wszystkie starsze osoby, przez wszystkie starsze i młodsze. Natomiast słuchajcie, tutaj jest jedna cecha podstawowa. Oglądajcie do końca, króciutki filmik dwuminutowy, już mówię o co chodzi. Moneta posiada dwie daty podstawowe, rocznik 75, nakład 35 milionów sztuk i 76, nakład 20 milionów sztuk. Są to nakłady potężne, tak jak tutaj jest ta moneta. Jest to moneta przykładowa i jest warta w cenie złomu. Tylko monety mennicze są warte więcej niż złom. To, co w większości macie w słoiczkach, to jest cena złomu. Maksymalnie 1 zł za taką monetę rocznika 7576. Natomiast te cuda, o których mowa jest, no to już wam mówię, dlaczego 4620 zł za pięknego naszego Adama Mickiewicza wieszcza. Żadne oficjalne źródła nie podają, że taka moneta została wybita w roku 77, natomiast w licytacjach 4620 to była data 6 listopada 99 rok, to jest data archiwalna. Były wystawiane takie monety po 3-4 tysiące ostatnio nawet i nikt nie licytował, więc ta moneta nie ma żadnej aury tajemniczości. Natomiast istnieje, czy jest to falsyfikat, czy ktoś zapłacił za falsyfikat takie duże pieniądze. Tego nie ustalono, nie ma oficjalnych danych. Rocznik 1977, tu macie naklejone, nie posiadam takiej monety. Link do tej aukcji znajdziecie w opisie, kontakt w razie wycen też w opisie. Trzymajcie się i do następnego, hej!